Zapraszamy na program poświęcony najnowszej historii Polski. W każdy wtorek krótko i na temat mówimy o ludziach, sprawach i wydarzeniach, o których warto pamiętać, szczególnie w najbliższych dniach. Co dziś zobaczymy? Zbrodnia, o której nie można było mówić. Opowiemy, jak Sowieci wymordowali polską elitę. Wielka strata dla polskiej historii. Przypomnimy, że katastrofa smoleńska wstrząsnęła nie tylko światem polityki. A na koniec kosmiczny wynik w spotku, czyli krótka historia sportowego cudu w Katowicach. Zaczynamy od zbrodni, o której prawie przez pół wieku nie można było w Polsce mówić. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy ogłaszają światu, że w Katyniu pod Smoleńskiem odkryli zbiorowe mogiły polskich oficerów, zamordowanych w 1940 roku przez Sowietów. Ci od razu zaprzeczają, twierdzą, że to nie oni zabili Polaków, tylko Niemcy, którzy od 1941 roku okupują ten teren. Rząd polski w Londynie poprosił o zbadanie sprawy Międzynarodowy Czerwony Krzyż. W odpowiedzi Moskwa zerwała wznowione przed niespełna dwoma laty stosunki dyplomatyczne z Polską. Odtąd przez prawie 50 lat zaprzeczała prawdzie, że to NKWD zamordowało polską elitę. Wśród prawie 22 tysięcy ofiar byli bowiem oficerowie, lekarze, naukowcy, prawnicy, nauczyciele czy inżynierowie. Jak doszło do zbrodni? Kiedy w 1939 roku polskie wojsko wycofywało się pod naporem Niemców na wschód, 17 września od wschodu wkroczyła do Polski Armia Czerwona. Straciliśmy resztki nadziei, a ZSRR podzielił się z Niemcami Polską. Sowieci wzięli do niewoli dziesiątki tysięcy polskich jeńców. Wielu żołnierzy skierowali do obozów pracy, niektórzy zbiegli, ale dla oficerów, policjantów i funkcjonariuszy kilku innych służb stworzono specjalne obozy w Starobielsku koło Charkowa, Ostaszkowie koło Kalinina i Kozielsku koło Smoleńska. Sowieci próbowali pozyskać ich do celów agenturalnych, w końcu uznali, że to nierokujący poprawy wrogowie. 5 marca 1940 roku władze ZSRR wydały decyzję o rozstrzelaniu jeńców. Dokument podpisał m.in. Józef Stalin. Masowe egzekucje NKWD przeprowadziło wiosną 1940 roku. Zabitych zostało około 14,5 tysiąca jeńców wojennych, oficerów wojska i rezerwy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb. Na mocy tego samego dokumentu z 5 marca stracono też ponad 7 tysięcy więźniów, cywilów i wojskowych aresztowanych przez Sowietów we wschodniej Polsce. Jeńcy wojenni rozstrzelani zostali w Katyniu, Charkowie i Kalininie, dzisiejszym Twerze, a cywile w więzieniach na terenie tzw. zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Jeńców zabijano pojedynczo strzałem w tył głowy. Ręce mieli związane z tyłu. Potem ich ciała były wywożone i wrzucane zbiorowo do wykopanych wcześniej dołów. Ujawniając zbrodnie, Niemcy mieli jasny cel – wykorzystać odkrycie propagandowo i skłócić aliantów. Powołali międzynarodową komisję, która zbadała ekshumowane ciała i ogłosiła, że winni zbrodni są Sowieci. To samo można było przeczytać na łamach tzw. gadzinówek, które ukazywały się w okupowanej Polsce i przedstawiały punkt widzenia Niemców. Do Katynia przyjechali polscy badacze i obserwatorzy. Prawdę znali też Amerykanie i Brytyjczycy. Stalin był jednak zbyt ważnym sojusznikiem i światowe mocarstwa zrobiły wszystko, żeby Polska zbyt głośno o tę prawdę się nie upominała. Kilka miesięcy po kwietniu 1943 roku, kiedy armia radziecka wyparła Niemców z rejonu Smoleńska, w Katyniu byli już funkcjonariusze NKWD. Ich praca, polegająca na fałszowaniu dowodów, pozwoliła powołać radziecką komisję śledczą pod kierownictwem Mikołaja Burdenki, która na początku 1944 roku ustaliła, że to Niemcy mordowali w Katyniu. Po wojnie Związek Radziecki podjął nawet próbę zadekretowania kłamstwa. Podczas procesu w Norymberdze sowieccy prokuratorzy próbowali zbrodnię katyńską przypisać Niemcom. Nie udało się. Sędziowie pominęli kwestię wskazania winnych. Później, w 1952 roku, sprawę mordu badała Komisja Śledcza Kongresu Stanów Zjednoczonych pod przewodnictwem senatora Raya Johna Maddena. W raporcie jasno stwierdzono, że to NKWD zamordowało polskich oficerów. Najmniej mówiono o Katyniu w Polsce. W czasach PRL był to temat zakazany. Nie wszyscy jednak podporządkowali się dyktatowi życia w zakłamaniu. W najbardziej radykalny sposób przeciwko przemilczaniu sprawy Katynia zaprotestował Walenty Badylak, były żołnierz AK, emerytowany piekarz. W 1980 roku na krakowskim rynku oblał się benzyną i podpalił.
ZSRR przyznał się do zamordowania Polaków dopiero gdy do władzy doszedł Michaił Gorbaczow. W 1990 roku przekazał on generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu imienne listy straconych jeńców. A w 1992 roku przedstawiciel Borysa Jelcyna, prezydenta Rosji, wręczył Lechowi Wałęsie dokument z 5 marca 1940 roku zatwierdzający mord katyński. We wrześniu 2004 roku umorzone zostało trwające 14 lat rosyjskie śledztwo w sprawie Katynia. Dwa miesiące później IPN wszczął polskie śledztwo, które trwa, bo mimo że od zbrodni upłynęło już 75 lat, wciąż nie znamy z imienia i nazwiska wszystkich ofiar, miejsc kaźni i pochówku, czy wszystkich winnych zbrodni. Warto pamiętać, że w tym samym czasie, kiedy mordowani byli polscy jeńcy i więźniowie, Sowieci stosowali represje także wobec członków ich rodzin. Jednocześnie z tymi wydarzeniami katyńskimi w kwietniu 1940 roku władze radzieckie skazały na deportację do Kazachstanu 61 tysięcy członków rodzin osób represjonowanych, tak to nazywało się w sowieckiej nomenklaturze, i były to właśnie osoby, czyli żony i dzieci, czasami rodzice, starsi, schorowani, tych wszystkich osób, które 5 marca 1940 roku Stalin swoim podpisem skazał na zagładę. Sytuacja była dlatego szczególnie ciężka, że osoby te często wywodziły się ze środowisk inteligenckich i miejskich, a w Kazachstanie zostały rzucone w bardzo trudne warunki stepowe, do ciężkich prac polowych, bardzo duża śmiertelność, duże straty. Aby upamiętnić zbrodnię katyńską, od 2010 roku IPN organizuje przegląd filmowy Echa Katynia. Dużą popularnością cieszy się też konkurs Sprzączki i guziki z orzełkiem z rdzy. Jego laureaci mogli odwiedzić polskie cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni. Ofiary prześladowań na wschodzie, które chcą udokumentować represje, czy osoby szukające informacji o zaginionych bliskich, mogą skorzystać ze specjalnie stworzonej dla nich bazy danych. W ramach archiwum IPN działa Indeks Represjonowanych. Na stronie internetowej indeksrepresjonowanych.pl można znaleźć informacje o 316 tysiącach osób. Są tam ich dane osobowe, dane o rodzaju i miejscu represji w latach 1939-56 i dokumentach, na podstawie których zostały umieszczone w bazie. A teraz przypomnimy, że katastrofa smoleńska wstrząsnęła nie tylko światem polskiej polityki. 10 kwietnia 2010 roku, przy próbie podchodzenia do lądowania, rozbił się w Smoleńsku Tupolew. Podróżowała nim polska delegacja na uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej. Miał być tutaj dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej. Zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Wielką stratę poniosła też polska historia. W katastrofie zginęli między innymi współtworzący IPN Janusz Kurtyka i Janusz Krupski. Janusz Kurtyka od grudnia 2005 roku był prezesem IPN. Był specjalistą od średniowiecza, ale interesował się także historią najnowszą, głównie Armią Krajową i powojennym podziemiem niepodległościowym. W czasie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim działał w niezależnym zrzeszeniu studentów. Uczestniczył w strajku studenckim. W latach 90. współpracował z kombatantami zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. To jego wytrwałej pracy weterani podziemia antykomunistycznego zawdzięczali silną pozycję zeszytów historycznych WiN-u. Przez długie lata Janusz Kurtyka był redaktorem naczelnym czasopisma. A w 2003 roku został prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego WiN-u. Był wielkim orędownikiem przywrócenia pamięci o żołnierzach wyklętych. Zabiegał o to, by 1 marca, w rocznicę rozstrzelania ostatniej komendy WiN, ustanowić ich święto. Niebawem IPN wyda książkę z wywiadami z Januszem Kurtyką. Janusz Krupski w PRL był działaczem opozycji demokratycznej. W czasie stanu wojennego był internowany. W 1983 roku funkcjonariusze SB porwali go i oblali żrącym płynem. Cudem uniknął śmierci. Do 2006 roku Janusz Krupski był wiceprezesem IPN, a następnie kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. A na koniec kosmiczny mecz w Spodku, czyli krótka historia sportowego cudu w Katowicach.
1976 roku do Polski przyjechały najlepsze hokejowe drużyny świata. W meczu otwarcia Mistrzostw Świata nasza reprezentacja grała z, wydawało się, najsilniejszymi z silnych, ekipą ZSRR, wielokrotnymi mistrzami świata i mistrzami olimpijskimi. W hokeju układ sił jest tak tradycyjny i tak ustabilizowany, że super sensacji być nie może, pisała przed turniejem prasa. Tymczasem 8 kwietnia 1976 roku mecz zakończył się właśnie super sensacją. 6-4 wygrała Polska. Znakomicie strzela, jest! Ta sama Polska, która 2 miesiące wcześniej przegrała na igrzyskach z tym samym ZSRR 1-16, a wcześniej biało-czerwonym zdarzało się przegrać z tym zespołem 0-20. Imprezy sportowej takiej rangi w Polsce Ludowej wcześniej nie było. Nic dziwnego, że przygotowania szły pełną parą. Dobrze chciały zaprezentować się także służby odpowiedzialne za zabezpieczenie zawodów. Z pracy magisterskiej złożonej w Akademii Spraw Wewnętrznych wiadomo, że ważnym elementem było psychologiczne oddziaływanie na publiczność, czyli odpowiednia współpraca oficera milicji ze spikerem zawodów. Proponowano konkretne komunikaty. Proszę nie rzucać na lodowisko butelek, grozi to kalectwem. Proszę o kulturalne zachowanie się w sektorze X. A gdyby gwizdy mimo wszystko nasilały się, należało zarządzić puszczanie taśmy z oklaskami. W meczu Polski ze Związkiem Radzieckim takiej taśmy puszczać nie trzeba było. Uzyskaliśmy bardzo dobry wynik. Wynikami chwaliły się też służby. Jak skrupulatnie wyliczono, w trakcie mistrzostw odebrano do depozytu 1057 butelek wódki, 759 piwa i 107 wina, a także 87 trąbek i syren. Porucznik piszący pracę magisterską pokusił się także o ocenę sportową mistrzostw. Napisał, że gra podobała się publiczności, bo stała na wysokim poziomie technicznym, a jedynie podczas meczu Amerykanów ze Szwedami dochodziło do rękoczynów. 8 kwietnia wygraliśmy sportową bitwę, ale potem przegraliśmy wojnę. Kosmiczny wynik ze spotka był cudem jednorazowym. W pozostałych meczach głównie przegrywaliśmy i Polska została zdegradowana do słabszej grupy. Dziś mało kto o tym pamięta. Za to mecz z 8 kwietnia przeszedł do legendy. I na zawsze pozostanie nadzieją dla wszystkich Dawidów walczących z Goliatami. Jeśli Polska wygrała w hokeja z ZSRR, to znaczy, że wszystko jest możliwe. Zasłużone 100 lat dla naszych chłopców.